Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o tym, jak przesadne poczucie winy niszczy twoje życie. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Ponieważ bardzo często na moich konsultacjach właśnie z uczestnikami wyzwania 90 dni pojawia się ten temat, temat poczucia winy, a zwłaszcza przesadnego poczucia winy, to zdecydowałem się, że nagram dla was tutaj film na ten temat, tłumacząc skąd to się bierze w ogóle to poczucie winy, czy ono jest dobre czy złe, no i co zrobić, kiedy coś jest z nim nie tak, jak właśnie wtedy sobie poradzić, więc... Przechodząc do od razu konkretów, w ogóle skąd się bierze poczucie winy w nas? Skąd się bierze poczucie winy? Poczucie winy generalnie pochodzi z lęku. Pochodzi z lęku, a skąd się z kolei bierze ten lęk? No bierze się stąd, że jak jesteśmy małymi dziećmi, to następuje właśnie taki etap, kiedy rodzice chcą nas nauczyć, jak funkcjonować w tym świecie. No bo skąd my mamy wiedzieć tak naprawdę, jak mamy się zachowywać, co jest dobre, a co złe? Co więcej, jak wytłumaczyć takiemu małemu dziecku, czy nawet później już bardziej dorosłemu człowiekowi, jak wytłumaczyć mu, no, że nie powinno się robić złych rzeczy, że nie można obrażać innych ludzi, że nie powinno się bić innych ludzi, że nie powinno się zabijać kogoś, okradać, gwałcić i tak dalej. Jak wytłumaczyć komuś właśnie, że te rzeczy są złe, że te rzeczy są absolutnie złe w naszym życiu. No więc właśnie zachodzi taki mechanizm. Mechanizm, gdzie na początku rodzice wobec swojego dziecka stosują pewne kary. No stosują pewne sankcje, odbierają coś temu dziecku, co jest dla niego ważne. Stosują jakieś kary, które zagrażają jego wolności. Na przykład będziesz się źle zachowywać, to będziesz musiał siedzieć w swoim pokoju. You are grounded, jak to w Stanach jest popularne, uziemienie, nie? Uziemienie, ale w Polsce też na pewno ludziom się zdarza. U nas, pamiętam, chyba kara była w domu, że mama czy tata zabierali kabel od komputera. Dobrze, że nie kabel od internetu. Wtedy jeszcze internetu nawet nie było, jakby mały, ale zabierali kabel od komputera, na przykład jak coś z bratem przez skorbaliśmy, nie? Czyli, ale też rodzice straszą tymi karami, nie? Czyli nie muszą tylko kary następować, ale może być sama wizja kary już dla nas, no, straszliwa w ogóle, że coś się stanie, no. Nie chodź sam na przykład po ulicy, bo przyjedzie czarna wołga i cię zabierze, tak? No, mało dzieci jest straszonych. Nie biegaj, bo się przewrócisz, nie? To takie drobne rzeczy, no, ale inne jakieś, na przykład jak będziesz przeklinać, to przyjdzie tam diabeł i cię zabierze. No, różne tego typu dzieci słyszą właśnie historyjki, nie? No i stąd zaczyna się to wytwarzać w człowieku. Później oczywiście dochodzi jeszcze religia, która już w ogóle straszy, że jak będziesz złym człowiekiem, jak nie będziesz robić tego i tego i tego, co my chcemy, a będziesz robić rzeczy, których my nie chcemy, to będziesz całe później wieczność, będziesz płonął w piekle. Spotkają cię największe męki. No, wystarczy poczytać sobie tam Ewangelię świętego Jana, żeby dowiedzieć się, jakie tam różne pojawiają się wizje, no... różne wizje właśnie tego, jak człowiek bardzo będzie cierpiał. I generalnie, no, po co to wszystko powstaje? Nażywamy to generalnie, no, taki etap właśnie, kiedy człowiek się uczy tego, jak podejmować sam decyzję, po prostu socjalizacją. Po co to powstało? Ludzie to wytworzyli już do tysiące lat temu, po to właśnie, żeby zachować pewną spójność w grupie, w rodzinie, ogólnie w całej kulturze czy w społeczeństwie. Zachować pewną spójność po prostu, żeby ludzie, no, nie stali się psychopatami. Bo przecież małe dziecko, jeśli mu nie powiemy, no, dlaczego masz nie kraść od kolegi czegoś? Dlaczego masz nie zabierać mu zabawek, nie? Przyjdziesz do niego do domu, na przykład, dlaczego masz nie zabrać jego zabawki? No przecież mógłbyś ją zabrać, miałbyś więcej, nie? Dlaczego masz nie zabierać czegoś innym ludziom? Więc... Od małego właśnie tłumaczy nam się coś takiego i powstaje to w społeczeństwie i powstała w ogóle taka idea właśnie, żeby ludzie nie stali się psychopatami. Czyli żeby nie było tak, że ktoś później dorasta i jest w stanie kogoś tam bardzo, bardzo mocno skrzywdzić na przykład, nie? Poćwiartować bez mrugnięcia okiem, no bo dlaczego miałby tego nie robić? No ze zwierzętami przecież to robimy, no nie? To dlaczego nie z drugim człowiekiem? No więc po to, żeby właśnie nie wychować psychopatów, no to po to powstaje właśnie to i używamy tego poczucia winy. Kolejna rzecz, nie? Jak to dalej w nas się wytwarza, to poczucie winy? No bo na początku to są pewne kary, nie? To są pewne właśnie wizje kary, nie? Czyli straszenie czymś, co się może zdarzyć złego. Ale później, jeśli na przykład twoi rodzice są spójni z tym, co mówią, nie? Czyli nie zachodzi tak zwany dysonans poznawczy, o którym też często wam opowiadam tutaj na filmach. Czyli rodzice są spójni z tym, co mówią. Czyli faktycznie mówią ci nie przeklinaj i nie przeklinają sami. Mówią nie kłam i sami też nie kłamią. Nie kradnij i nie okradają innych ludzi. To w młodym człowieku, jak on dorasta, zacznie wytwarzać się właśnie poczucie winy, które ma być taką
karą, że my sami po prostu w momencie, kiedy robimy coś złego, chcemy być właśnie ukarani. Chcemy być ukarani. Chcemy jakiejś kary doświadczyć za to, że zrobiliśmy coś źle. Chcemy odbyć jakąś pokutę. Przeprosić kogoś, pozbyć się tego poczucia winy po prostu, uwolnić się od tego, nie? Na przykład w ten sposób działa spowiedź w religii, nie? Zrobiłeś jakieś tam swoje grzechy, przychodzisz do księdza, mówisz mu te grzechy, on daje ci później odpuszczenie, masz jakieś wykonać zadośćuczynienie i w ten sposób twoje sumienie jest resetowane, nie? W religii. Oczywiście nie na wszystkich to działa, nie? I teraz takie nasze sumienie jest mechanizmem bardzo potrzebnym. Tak jak mówię, no bez tego świat po prostu byłby, zresztą wystarczy spojrzeć tak naprawdę, co dzieje się w innych na przykład kulturach, nie? Kiedy powstają kultury na przykład kanibalistyczne i po prostu ludzie zjadają się nawzajem. Albo inne kultury, albo właśnie kwestia wychowania, czy pewnych wpojenia Hitlerjugend na przykład podczas II wojny światowej, no i w ogóle zachowanie na przykład Niemców podczas II wojny światowej, gdzie byli w stanie robić okrutne rzeczy. I to nie tylko oni, no wiele wojen różnych tworzy potwory, ludzi potwory, którzy są w stanie no drugiego człowieka no upodlić, no po prostu zrobić mu tak ogromną krzywdę i tortury i cierpienie bez mrugnięcia okiem. Więc ten mechanizm jest potrzebny, ten mechanizm samoregulacji, nie? Po to właśnie, żebyśmy zachowywali się zgodnie z naszą etyką, moralnością, ogólnie przyjętymi normami. Po to, żeby społeczeństwo jakoś mogło funkcjonować. Żeby te miliony, miliardy ludzi na Ziemi po prostu nawzajem no, jakoś ze sobą żyły, nie? Właśnie pojawia się wtedy taki mechanizm autoregulacji, czyli że nie musimy każdego człowieka karać od razu, bo powiedzmy, że większość społeczeństwa nie robi złych rzeczy, bo mają ten mechanizm w sobie w środku. Czyli wyrzuty sumienia, które pojawiają się właśnie, nie? To poczucie winy, które pojawia się po tym, jak coś zrobią, automatycznie uczy ich, nie? Że po prostu nie tyle mnie spotka coś złego, co ja sam nie będę mógł żyć ze sobą, jeśli zrobię coś złego. I to jest bardzo ważne i bardzo dobre. Jak to wygląda w ogóle to poczucie winy, nie? O którym my mówimy? No to jest pomieszanie różnych, każdy to inaczej odbiera w różnej sytuacji. Jest to gdzieś tam wstyd, strach, lęk czy smutek. I teraz my tych wszystkich negatywnych emocji chcemy się pozbyć, nie? Pozbyć to, dlatego tak jak mówię. Pojawia się w nas pewne napięcie w postaci poczucia winy, które chcemy rozładować poprzez to, że kogoś przeprosimy, że komuś zadośćuczynimy, że pójdziemy do spowiedzi, nie? Że odbędziemy jakąś karę. Dlatego często się na przykład sami kryminaliści różni, sami się zgłaszają na policję. Bardzo często się to zdarza. Sami przychodzą, po prostu już nie są w stanie znieść tego napięcia, że są ścigani, że zrobili coś złego. Nawet jakby ich nigdy nikt nie znalazł, nie dowiedział się, że to oni coś zrobili. To i tak sami się zgłaszają, właśnie pod wpływem tego poczucia winy. Bo chcą po prostu rozładować właśnie te negatywne emocje, wstyd, strach, lęk czy smutek. I teraz jeśli to nie nastąpi, to rozładowanie tych emocji, no to pojawia się gniew i agresja zwrócona w nas samych. Czyli pojawia się wtedy właśnie no, takie no, poczucie winy. Poczucie winy, czyli poczucie winy jest naszą karą, którą sami sobie zadajemy. Sami sobie zadajemy, czyli nasz mózg po prostu po to, żebyśmy następnym razem nie robili czegoś złego, po to, żeby też w jakiś sposób no, rozładować tę sytuację, aczkolwiek no, rzadko to prowadzi do rozładowania sytuacji, tutaj czas może uleczyć rany, ale nie zawsze. I to po prostu sami kierujemy w swoją stronę, czyli sami się biczujemy, sami wewnętrznie po prostu się zżeramy tym poczuciem winy. No i po to jest ten mechanizm właśnie. Po to on powstał, tak on funkcjonuje. I teraz, zanim przejdziemy dalej, bo żebym nie zapomniał, to chcę gorąco Cię zaprosić na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Będziemy mówić sobie nie tyle o poczuciu winy, to o temacie powiedzmy bardziej pozytywnym dużo, czyli o budowaniu pewności siebie. Moi drodzy, w niedzielę o godzinie 10 chcę Wam dać konkretne strategie na to, jak zbudować pewność siebie, jak poprawić swoją samoocenę. Jak być człowiekiem, który sam zacznie sobie ufać, będzie odważniej iść przez życie, będzie asertywniejszy wobec innych ludzi. Chcesz się tego nauczyć? Proszę bardzo, za darmo, na żywo poprowadzę dla Ciebie szkolenie. Zatrzymaj ten film, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka do zapisu, zresztą link jest bardzo prosty, można sobie go wpisać, wyzwanie90.pl/webinar. Na dole zresztą też tutaj będzie w pasku. Więc od razu zapisz się, zresztą pokażę Wam gdzieś tu na filmie. Zapisz się od razu na to szkolenie, skorzystaj z tego, bo będą tam mega ważne tematy. No, a my teraz możemy wrócić do mega ważnego dzisiejszego tematu. Dlaczego na przykład facet mówi swojej żonie, że ją zdradził? Nie? Bardzo często on mówi swojej żonie, że ją zdradził. Ona się nie dowiedziała, po prostu on musi jej to powiedzieć. Dlaczego?
czy dlatego, że ona się będzie dzięki temu lepiej czuła? Czy to jest takie altruistyczne myślenie, wybacz, kochana, byłem wobec ciebie nieszczery, to teraz już będę szczery w pełni, powiem ci o tym po prostu, jak bardzo cię skrzywdziłem i oszukałem, nie? Czy faktycznie facet to robi po to, z takich wysokich pobudek? Nie. Nie. Robi to z bardzo prostych, egoistycznych pobudek. Po prostu chce zrzucić z siebie tą winę. On uważa, że jedyną metodą, żeby się pozbyć właśnie tego napięcia, tego gniewu we własną stronę, jest to, żeby tej żonie powiedzieć o tym, że on ją zdradził. Do czego to prowadzi? No kobieta będzie cierpieć równie mocno, a może i mocniej nawet niż on. Więc on ją tak naprawdę jeszcze bardziej skrzywdzi. Co więcej, być może doprowadzi do rozwodu przez to. Dzieci będą skrzywdzone, cały związek się rozpadnie i tak dalej. Ale facet to robi, bo po prostu poczucie winy go do tego zmusza. Więc, jak widzicie, moi drodzy, no to poczucie winy może być w naszym życiu działać no, w różnym stopniu. Generalnie oczywiście jest potrzebne. Jest normalne, jest to normalny mechanizm po prostu, który musi funkcjonować w społeczeństwie, bo inaczej no, ludzie, powiedzmy, naturalnie z siebie mogliby robić różne dziwne rzeczy, co mogliśmy zauważyć w wielu eksperymentach w historii ludzkości. Natomiast kiedy pojawia się problem? Kiedy pojawia się problem? Problem pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy to poczucie winy występuje w nieodpowiednich momentach, albo jest zbyt intensywne w naszym życiu, czyli jest albo za duże, zbyt silne, albo jest zbyt częste. Co się wtedy dzieje, nie? No albo skąd w ogóle to się dzieje? Dzieje się stąd, kiedy właśnie nasz proces socjalizacji, czyli nasz proces przystosowania do życia w społeczeństwie, traktowania innych ludzi, występuje tu jakieś nieprawidłowości. Czyli na przykład to, że ty zaczynasz czuć poczucie winy za krzywdy, które się dzieją na całym świecie. Bo oglądasz na przykład za dużo wiadomości w telewizji cały czas, czy wiadomości gdzieś w internecie, negatywnych rzeczy. I widzisz te całe to piekło świata, nie? Na które i tak nie masz wpływu, które nie jest twoją winą, a pomimo tego ty się za to obwiniasz. Widzisz dzieci, które głodują w Afryce i czujesz, że to jest twoja wina. I czujesz, że to jest twoja wina, nie? Więc to jest jeden przypadek. Kiedy faktycznie ty przekładasz jakieś problemy z innego świata na siebie, nie? Kiedy zostałeś na przykład wychowany źle w rodzinie swojej. Kiedy twoi rodzice cały czas wytykali ci wszystkie błędy i mówili, że wszystko jest twoją winą. Zachorowałeś? Twoja wina, bo nie nosiłeś czapki. Dostajesz złą ocenę w szkole, twoja wina, bo się źle nauczyłeś. Nikt nigdy nie słyszał, że o, bo jest zła nauczycielka i nie potrafi nauczyć. Chyba słyszeliście to kiedyś? Więc rzadko się to pojawia, nie? Więc tego typu rzeczy i to się pojawia oczywiście od małego, kiedy wykształcia się w nas właśnie cały ten mechanizm, nie? To kiedy rodzice zbyt bardzo ciebie obwiniają za wszystkie problemy świata, nie? Kiedy wiecznie jesteś straszony tak samo różnymi rzeczami. Kiedy widzisz, że twoi rodzice w dodatku są przestraszeni światem, nie? Czyli oni pod wpływem właśnie swojego irracjonalnego podejścia do życia są po prostu zlękniętymi osobami, które zostały przez media w dodatku no, przestraszone odnośnie wszystkiego, co się może zdarzyć na świecie. Kiedy widzisz to wszystko, obserwujesz to, jak dorastasz, no to wtedy może się właśnie w tobie wytworzyć to zbyt wysokie, zbyt intensywne poczucie winy. Nie? Również może się to zdarzyć, kiedy wpadniesz w sidło jakiegoś manipulatora. Tutaj na kanale nagrałem już dla was kilka filmów przynajmniej, jak rozpoznać manipulatora, jak pozbyć się manipulatora ze swojego otoczenia, jak unikać takich osób w swoim życiu, także sobie poszukaj. Ja was zresztą namawiam, kochani, jak czegoś szukacie w ogóle, jakiegokolwiek tematu, wiedzy na jakiś temat, bo ja to już nagrałem na kanale ponad 850 filmów. To naprawdę dużo tu znajdziecie i wystarczy, że sobie wpiszesz na przykład wyzwanie 90 dni manipulator, wyzwanie 90 dni pewność siebie, wyzwanie 90 dni jak stawiać cele, wyzwanie 90 dni jakikolwiek temat, którego szukasz właśnie z zakresu rozwoju osobistego psychologii, być może i prawdopodobnie jest już tutaj poruszony. Także możesz sobie te filmy też wyszukać w ten sposób właśnie albo Krzysztof Król i wpisać jakiś temat, którego szukasz, na przykład pomysły na biznes czy coś takiego, też jest tutaj setki tych pomysłów u mnie na kanale, także możecie sobie w ten sposób to szukać, nie? No i właśnie, jeśli wpadasz na jakiegoś manipulatora, który przeważnie jest jakąś bliską osobą, albo chce się do ciebie zbliżyć, albo będzie udawał przyjaciela, albo będzie udawał, wiesz, jakiegoś tam uwodziciela, czy kobieta tak samo może być też uwodzicielką, nie? Czy przyjaciółką, czy kimś nawet z rodziny. No i ta osoba po prostu cały czas szantażuje cię emocjonalnie, nie? Czyli nie rób tak, czyli chce właśnie, bo za pomocą poczucia winy oczywiście, można bardzo łatwo sterować ludźmi, nie? Można bardzo łatwo sterować ludzi. Właśnie taki manipulator może powiedzieć, słuchaj, zachowuj się tak, jak ja chcę, bo widzisz, inaczej to jestem smutny. Albo od ciebie odejdę, czyli straszenie znowu, nie? I to będzie twoja wina. Albo ja się zabiję w ogóle, nie?
albo mój smutek, zobacz mój nastrój, nie? Zobacz, jak ty mnie krzywdzisz, zobacz, co ty robisz wobec mnie tym swoim zachowaniem, nie? I mówię, o ile jest to normalna osoba, może to powiedzieć, jak ma kobieta, męża, alkoholika, to może mu tak powiedzieć, ale jakiś facet na przykład, któremu za wiele się nie dzieje, ale w ten sposób on sobie tą kobietę chce owinąć wokół palca, no to właśnie w ten sposób może to wyglądać. Jeśli ty przez długi czas jesteś pod wpływem takiego manipulatora, to znowu twój mechanizm się może całkowicie rozregulować. Znowu zaczniesz się czuć, że wszystkie, całe zło na ziemi jest twoją winą, jest twoim problemem, jest no, na twoich barkach, jest, musi teraz być w twoim sumieniu, nie? No i co dalej może się zdarzyć? Popatrz, jak to w ogóle odkryć, nie? Właśnie to zbyt wysokie poczucie winy. No przede wszystkim wtedy, kiedy ty z powodu każdej błahostki biczujesz się cały czas. Że na przykład powiedziałeś jakieś jedno słowo źle na randce i później przez 3 dni to przeżywasz. Jakiś głupi żart komuś powiedziałeś, przeprosiłeś tą osobę, ale później dalej to przez tydzień jeszcze przetwarzasz, już dawno ta osoba o tym zapomniała. Kiedy popełniasz jakiekolwiek błędy, czy robisz jakieś rzeczy, czy nie robisz jakichś rzeczy i cały czas czujesz po prostu wewnątrz siebie to poczucie winy. Ponieważ pochodzi ono z lęku. To lęk jest uczuciem, które powoduje wiele różnych chorób psychicznych i zaburzeń. Na przykład może doprowadzić do depresji. Może doprowadzić do niskiej samooceny. Nadmiernego samokrytycyzmu. Kiedy znowu ty nie będziesz tak naprawdę nic, przestaniesz robić cokolwiek w życiu, bo będziesz uważać, że wszystko robisz źle. A może doprowadzić też nawet do jakichś zaburzeń lękowych, nie? Czyli całkowitego przeciążenia twojego umysłu właśnie tym negatywnym myśleniem, tym negatywnym podejściem do siebie samego. I teraz, co można z tym zrobić? Co można z tym zrobić? W jaki sposób psychologia na przykład radzi sobie z tym tematem? Pierwsza sprawa to jest to, żeby zrozumieć na poziomie logicznym swoje błędy w myśleniu. Czyli zacząć analizować świadomie tą sytuację, bo przeważnie to poczucie winy jest efektem właśnie jakichś błędów w logicznym myśleniu. No kurczę, ktoś, nie wiem, przewrócił się przed twoim domem, złamał sobie nogę, a ty później myślisz, że przecież mogłem to posypać, nie? Jakimś żwirem i to jest twoja wina, nie? Czyli później możesz zrozumieć, kurczę, nie jest twoim obowiązkiem codziennie co 5 minut sypać swój chodnik, nie? To powinny jakieś służby robić, no wprawdzie zwalają to na ludzi, ale też bez przesady. Nikt nie będzie siedział przed tym chodnikiem od rana do wieczora, jak śnieg pada i cały czas o to dbał. No, u nas w Tajlandii nie ma takiego problemu, bo nie ma śniegu. Tutajowie nigdy śniegu nie widzieli, nie? Natomiast pierwsza rzecz to jest właśnie to, że albo na przykład ktoś się przewróci obok ciebie i ty na przykład później ty go przepraszasz, no bo tak naprawdę nic nie zrobiłeś, nie? Ale czujesz, że przecież mogłem go podtrzymać, mogłem zauważyć, nie zauważyłem. Czyli zrozumieć błędy po prostu logiczne, które występują w twoim procesie myślenia. I to trzeba przeanalizować sobie. To może ci pomóc w tym, albo sam możesz tego dokonać, albo możesz iść do psychoterapeuty, albo możesz przyjść do coacha jakiegoś, czy do osoby po prostu, która ma wiedzę i potrafi przejść z tobą przez ten proces i cię poprowadzić, pomóc ci w tym, nie? Jak sobie jeszcze można radzić? Poprzez różne metody właśnie zwiększające twoją świadomość, uspokajające cię, tak jak medytacja, wyciszenie organizmu w różny sposób. Można to zrobić poprzez sport, poprzez właśnie medytację, poprzez jakieś inne formy też medytacji. No, ludzie medytują, słuchajcie, medytacja do Polski wchodzi wielkimi krokami. Wielkimi krokami. Polska się broni jak nie wiem, bo w Polsce to wszystko, co nie związane oczywiście z Kościołem, to od razu jest w ogóle okultyzm i dzieło szatana. Natomiast medytacja, moi drodzy, nie ma nic wspólnego z jakąś w ogóle religią. Nie ma nic wspólnego z religią. Medytacja tak naprawdę to jest po prostu ćwiczenie umysłu, żeby się skupiać na czymś. W buddyzmie, ja byłem mnichem buddyjskim tutaj, zresztą buddyzm nie jest religią, jest filozofią życia, tam nie ma żadnego Boga i tak dalej. Jest po prostu pewna filozofia życia, nie? I byłem w klasztorze przez kilka dni, medytowałem. I na czym to polega? Siadasz, wdech, wydech, wdech, wydech. I skupiasz się na swoim oddechu. Koniec, kropka. Pozwalasz myślom płynąć. Jak one przychodzą, nie walczysz z nimi. Co doprowadza, że po prostu potrafisz coraz lepiej wyczyścić swój umysł, oczyścić swój umysł. Wspaniale pomaga tutaj zintensyfikowana forma medytacji, czyli właśnie metody oddechowe Wima Hofa, które też się stają popularne w ostatnim czasie. Warto sobie spróbować to przerobić, jest to bardzo prosta sprawa. No, jego cała metoda oddechowa polega na tym. Bierzesz 30 bardzo głębokich wdechów i wydechów. W ten sposób, bardzo głębokich. Następnie wydychasz powietrze, trzymasz ile potrafisz. Ja jestem w stanie minutę, bo mam, wiem, astmy, alergie, tego typu rzeczy, moje płuca nie są zbyt wydajne, ale moi znajomi potrafią 2-3 minuty, on potrafi tam z 5 minut nawet nie oddychać.
Warto nie robić tego, jak prowadzisz samochód albo płyniesz przez ocean na przykład, bo może ci się zemdleć przypadkiem. Natomiast po prostu wypuszczasz powietrze i później trzymasz ile jesteś w stanie. Jak już nie jesteś w stanie, po prostu organizm się domaga tego, żeby oddychać, no to bierzesz wtedy wdech. 15 sekund. I całość powtarzasz 3 razy. I tyle, całość. No zajmuje to może 10 minut. Ale działa to, ja zauważyłem po sobie na przykład, bo znam i medytację wielogodzinną i znam to. I to działa, dla mnie na przykład jest to taka po prostu skompresowana medytacja. Jeśli chodzi o efekty w umyśle, o wyciszenie umysłu ogólnie, to takie 10 minut po prostu Wima Hofa daje równoważy na przykład godzinę medytacji czy coś takiego. Więc warto też sobie spróbować. Zresztą on teraz no, wiele różnych badań naukowych prowadzi odnośnie tych sposobów właśnie oddychania. Też ostatnio czytałem jego książki, także i o nim książki, i różne materiały, także warto się tym zainteresować, nie? Co jeszcze można? Oczywiście, no, można iść do psychiatry i dotrzymać na to różne jakieś lekarstwa przeciwlękowe. Problem tutaj polega na tym, że one tak naprawdę nie rozwiązują problemu. One mogą maskować problem. Jeśli to u ciebie już doprowadziło do jakiejś zaawansowanej choroby psychicznej, wtedy no, lekarstwa mogą być niezbędne. Natomiast w większości przypadków, no, lekarz jest od tego, żeby przepisywać leki, nie? Więc przepisze ci tabletki. W Stanach już 15% dorosłych ludzi leci na bieżąco po prostu, każdego dnia i będą to pewnie robić do końca swojego życia, lecą na antydepresantach. 15% społeczeństwa. Nie ma depresji 15% społeczeństwa. Po prostu biorą to, bo nie są w stanie radzić sobie z trudami codziennymi życia. Czyli zamiast hartować w sobie, żeby być silniejszym, nie? Szukać różnych metod, jak mogę stać się lepszym człowiekiem, który lepiej radzi sobie z przeciwnościami losu, weźmy tabletkę, no to jest na zasadzie alkoholika. Przytłaczają mnie problemy, to się napije, nie? No to tam to jest w postaci już recepty ładnych białych tabletek, czy tam kolorowych, nawet nie wiem, nie widziałem nigdy na oczy. Nie mam zamiaru. Więc tak jak mówię, no tutaj leki uważam powinny być już ostatecznym po prostu jakimś wyjściem, kiedy już ktoś naprawdę jest w jakiejś ciężkiej chorobie psychicznej i to już nie pomoże nic. Warto właśnie innych rzeczy wcześniej próbować, jak psychoterapia, praca nad sobą właśnie, swój własny rozwój, poszerzanie swojej świadomości, czy właśnie medytacja, różne sposoby wyciszenia po prostu naszego umysłu. Ale myślę, że najlepiej tutaj logicznie sobie po prostu z tym radzić, to co powiedziałem na początku, czyli właśnie po prostu przeanalizować swój sposób myślenia i czy to ma sens. Czy to faktycznie ma sens i bardzo często to pomaga. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film ci się spodobał. Mam nadzieję, że wielu osobom z was tutaj, ja pewnie obejrzy ten film przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy osób. A żeby tak się stało, to będę ci wdzięczny za pomoc, żebyś udostępnił czy udostępniła to film gdzieś w jakichś grupach na Facebooku, w których jesteś, czy na swoim profilu. Wrzuć oczywiście łapę w górę, to też pomaga, żeby algorytmy pokazały go większej ilości osób. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz. Zaznacz taki dzwoneczek i powiadomienia, bo robię tu też transmisje na żywo często, które później usuwam, więc jak nie załapiesz się od razu z powiadomienia, no to prawdopodobnie później już jej nie zobaczysz. No więc korzystaj z tego wszystkiego, co tu dla was przygotowuję. A ja na dzisiaj się z tobą żegnam, więc do zobaczenia w niedzielę o godzinie 10 na szkoleniu odnośnie pewności siebie darmowym całkowicie i bardzo wartościowym. A na dzisiaj trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Cześć!